Now this world shall know pain. Hej, hej, hej! Witam, witam was wszystkich, moi mili. Z tej strony wita was oczywiście Kaldyrn. I jak widzicie, witam was z nietypowej gry. Mianowicie jest to Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Naruto Shippuden, o ile się nie mylę. Taka jest pełna nazwa. I tak, nie jestem jakimś dużym, gigantycznym fanem Naruto, aczkolwiek oglądam go, śledzę bacznie, ponieważ jestem fanem ogólnie anime i mangi. Naruto nie jest czymś wybitnym, ale przypadł mi na tyle do gustu, że śledzę nowe odcinki od dłuższego czasu, jak i stare, obejrzałem wszystkie chyba odcinki, łącznie z fillerami, jak i oczywiście czytam mangę. I pewnie zadacie mi pytanie, dlaczego zaczynam od drugiej części, skoro teraz trzecia miała premierę na PC-ty dodatkowo, ponieważ na konsolę już dosyć dawno temu miała swoją premierę. Ja oczywiście mam wersję Xboxową drugiej i trzeciej części. Zaopatrzę się w wersję PC-tową trzeciej części, ponieważ nie wiem, czy mi wystarczy czasu na nagranie jej z konsoli. Ponieważ tak jak wspominałem już w którymś materiale w Batmanie, bodajże na samym początku, że mam Avermendię tylko przez pewien czas. Tak więc na pewno uda mi się nagrać drugą część Naruto, trzecią nagram już z peceta. Tak więc może oprócz Naruto jeszcze nagram jakiś inny tytuł z Xboxa. Będę chciał wykorzystać właśnie Avermendię do maksimum, póki ją posiadam. Ale dobrze, bez zbędnego gadania. Przejdźmy do gry. Opcje, dobra. Przejdziemy do Ultimate Adventure, czyli zaczniemy sobie oczywiście fabułę. Tak jak wspominałem, jest to Naruto Shippuden, chyba najlepsza gra w świecie Naruto Shippuden, jaka wyszła i w ogóle w świecie Naruto, jaka wyszła. Ona opowiada historię z drugiej serii przygód blond-włosego ninży, który zasuwa w pomarańczowym dresie. Pierwszą serię mógłbym nagrać, ponieważ posiadam pierwszą część Naruto Rise of the Ninja od Ubisoftu, ale wolę się skupić właśnie na tym, póki mam Avermedię. Tamtą pierwszą serię dogram, jeśli będę miał jeszcze, jeśli będę w posiadaniu właśnie odpowiedniego sprzętu. Ale na razie skupimy się właśnie na przygodzie z Naruto Shippuden, w której to Naruto wraca po 3 latach do wioski, którą opuściły na końcu pierwszej serii. Opuścił właśnie wioskę po to, by trenować pod czujnym okiem mistrza Jirai, czyli jednego z 3 wielkich Sanninów. Kim byli Sannini?
Nie chce mi się dokładnie wam tego tłumaczyć. Można powiedzieć, że to byli, że to są chyba trzej najpotężniejsi ninja, nie licząc przywódców wiosek o wdzięcznych imionach, takich jak Hokage, Kazekage i tym podobne. No i oczywiście nie licząc jeszcze innych pomniejszych wyjątków. Dobra, zaczynajmy. Nie rozgadujmy się dłużej. Zaczynamy oczywiście nową grę. Load. Ja postaram się te loading screeny w miarę moich możliwości wycinać, żeby nie spowalniać tempa gry. Ponieważ ich tu jest dosyć sporo i gra dosyć długo się ładuje. Powiem wam, że no naprawdę długo czekałem, żeby nagrać tę serię. Gram oczywiście z japońskim lektorem oryginalnym i angielskimi napisami. I nie proście mnie, żebym zmieniał na angielski dubbing, ponieważ to jest naprawdę zło wcielone. Jak każda dobra historia, gra zaczyna się tam, gdzie się kończy. Ach, ta nutka tajemnicy, co nie? Naruto Shippuden. Ultimate Ninja Storm 2. Długa nazwa. Ale tak jak mówiłem, jest to jedna z jest to najlepsza. Gra w świecie Naruto. I dosyć nieźle odwzorowuje mangę. Tak jak mówiłem, Naruto wraca po 3 latach do wioski, po 3 latach treningów. Jedno co uwielbiam w tej grze to tła, jakie występują w niej. Widać, że ręcznie rysowane i to jest coś niesamowitego. Ręcznie rysowane tła z postaciami trójwymiarowymi. Chyba ktoś poznał Naruto. Naruto?
Ano? E? Muzykaste? Sakura-chan? Nie, bo kto inny, kurwa. No nieważne. Idź kajte kita no jo! Sashiburi janai! Uha! Honto sashiburi da na! それじゃ無事に修行は終わったのね。おう。俺ってばバッチリ強くなってっから、どんな任務でもドーンと任せろってばよ。そういう意味不明に自信あるとこ、昔から変わってないのね、あんた。さて、積もる話はまた後でするとしてだ。とりあえず先に綱伝とこに向かうぞ。 Od czasu do czasu będę musiał się odzywać. Ale będzie to dosyć trudne, ponieważ tu jest dosyć sporo dialogów. Tak. Sonna no wa ato de da. To iitai tokoro da ga, omae ni tochi wa konna ni mo nagaku sato wo hanareta koto wa nakatta darou kara no. うん。大丈夫です。ジライヤ様。ナルトには私もついていきますし、責任持って屋敷まで連れていきます。おお、帰ってきて早々さくらちゃんとデート。違うっつの。ならば私は先に屋敷に行っておく。お前たちは適当に里をぶらついてから屋敷に来い。いいな。よし。 Zaczynamy. Prolog. Naruto Kikyo. Powrót Naruto. Sore ja, tektoni sono hen mawari nagara yashiki ni mukaimashou ka. Nanka wakuwaku suru tte ba yo. Okej, mamy mapę, wszystkie. Wszystko to wiem, tak więc pominę czytanie. Zajmiemy się grą. Mamy już kontrolę nad Naruto. Dobra, lecimy. Naszym zadaniem jest dotrzeć do siedziby Hokage. Zameldować się. O ile dobrze się nie mylę. Skrzyneczki, przy których... Znaczy skrzyneczki. Są to... Zapomniałem, jak się nazywają te domki dla ptaków? Karmniki? Chyba tak. W każdym razie to są save'y, to są punkty do zapisywania rozgrywki. Mamy Ichiraku Ramen. Tu możemy odnawiać sobie punkty zdrowia. Ale mamy na maksa. Więc pędzimy dalej. Jako że mam ograniczony czas z posiadaniem tej Avermedii, będę musiał się sprężać i naprawdę będę musiał przysiąść i sporo nagrywać. Sądzę, że ze 4 materiały, ze 4 odcinki dziennie to tak minimum. A raczej materiałów muszę nagrać na 3-4 odcinki dziennie przynajmniej, żeby zdążyć z tym. Dlaczego tak dużo? No bo tak jak mówiłem, chciałbym nagrać jeszcze jakiś inny, może jakiś inny tytuł oprócz samego Naruto. Okej, jesteśmy już na miejscu prawie. Jeszcze tylko musimy wejść na górę. Sztureshimasu. Tsunade-sama. Naruto o tsurete kimashita. O! Hissashiburi da na. Ba-chan ni Shizune no nee-chan. Genki shite ta ka? ナルト君、お久しぶりです。その創造しさ、変わらないな、ナルト。ってわけで、エロ仙人とすげえ修行してさ、かなり力がついたんだぜ。うん。自信を持つことはいいことだ。だが期待するのは、お前、どういうこと？おい、失礼しました。ま、
お前たちにはこれからとある試験を受けてもらうってことだ。Pojawia się nowa postać na scenie. Osoby zaznajomione powinny dokładnie już wiedzieć, kto to jest. Mistrz Kakashi. Kakashi-sensei. 試験って何のことなんです？ちがいます。マウイテスナポビタニ。お前たちって。ナルト、そしてサクラ。お前たち二人がこの3年でどれほど力をつけたのか。そしてこれから共に任務を行えるかどうか。これを使ってその見極めをさせてもらう。Będziemy musieli zabrać mu dzwoneczki. Podobny test przechodzili by. Wcześniej, 3 lata wcześniej. Ale im się to nie udało. Jak będzie teraz, zobaczymy. Sate. 今回はどうだろうね。試験は演習場で行う。準備が整ったら来るように。いいな。はい。それじゃ待ってるぞ。ナルト。ああ、俺たちの成長ってやつをカカシ先生にしっかり見せてやろうぜ。Powiem wam, że strasznie w pierwszej serii nie lubiłem Sakury, ale przekonałem się do niej właśnie w Shippudenie. Że nie jest tak nieprzydatną postacią. Może w ten sposób to ujmę. Zasuwamy tak więc do na pole treningowe, tam gdzie czeka na nas Mistrz Kakashi. Czeka nas pierwsza walka z wielu, które czekają na nas, i pierwsza, w której będą quick time eventy. A walki, w których są quick time eventy, są niewyobrażalnie zajebiste. Tylko tyle wam mogę o nich powiedzieć. Mamy tu kapliczkę, przy której się pomodlimy. Mamy troszkę większe szczęście dzięki temu. Znajdujemy troszkę lepiej, troszkę więcej przedmiotów, lepsze przedmioty. Takie mało ważne rzeczy. No, Sakura-chan. Kakashi-sensei prosił, żebyśmy się rozgrzali, czyli teraz przeprowadzimy sobie krótką walkę z Sakurą. ただ実戦形式だと俺ってば手加減できねえかも。上等。あんたの力を見る上でもちょうどいいわ。そんじゃ早速手合わせ開始だ。行くぜさくらちゃん。No to zaczynamy。Naruto kontra Sakura. Nie powinno być aż tak trudno, aczkolwiek często bywa tak, że z pozoru łatwe walki bywają naprawdę bardzo trudne. Zaczynamy dosyć mocno. K
kontynuujemy nawał ataku. Postaci zawsze mają dwa paski zdrowia do odebrania. Musicie mi wybaczyć, ale jestem rozrywany wręcz. Teraz ktoś mnie prosi, abym po papierosy poszedł kupić do sklepu. Ale dobra, pierwsza walka wygrana. Jak widzicie, ja mam punktów SP dosyć sporo uzbieranych w prawy górny róg. Ilość SP-ków zależy od tego, jakie bonusy odblokowywaliśmy w grze. Ja odblokowałem już wszystko chyba, co było możliwe. Wszystkie ukryte postaci, wszystko. Okej. Pierwsza walka za nami. Yaruじゃな. Sakura-chan mo sugee tsuyoku natte no na. Kono bun nara suzutori umaku ikisou ne. Kitai shite ru kara ne, Naruto. Ore mo Sakura-chan ni kitai shite ru tte ba yo. Makase toite. Oshi. Karada wa attamatta shi. Watashi tachi no chikara, Kakashi-sensei ni shikkari oshiete agemashou. I teraz czas na małe spotkanie właśnie z bliższym Kakashim, ale czego ty jeszcze chcesz od nas? A, dobra, no to niech będzie. Coś do odnawiania zdrowia. Jesteśmy i tak na maksa wyleczeni, więc normalnie tak łatwo nie ma. Normalnie po takich walkach musimy się wyleczyć, właśnie zjadając jakieś kulki ryżowe czy coś w tym stylu, albo iść do Ichiraku właśnie na ramen. Zapiszemy na wszelki wypadek, czemu by nie. I idziemy. Niech Kakashi już powinien na nas czekać. No tak, musimy jeszcze ustawić bombę w szybkim użyciu. Bym o tym zapomniał całkowicie. Czy zapomniał? Nie jest to jakoś nam specjalnie potrzebne. Ustawimy sobie już wszystko, co mamy. Okej. Okay. Lecimy. O, kita na. Sumimase, omatase shimashita. Junbi wa dekita ga, futari tomo. ま、ルールは3年前と同じ。この俺から鈴を奪い取るだけ。もちろん俺を倒すつもりで来ないと鈴を奪うことはできないからな。んなの分かってるってばよ。それよりさっさと始めようぜ。Tak jak mówiłem, tu będą quick timey. Quick timey są tylko i wyłącznie wtedy, gdy walczymy z pewnego rodzaju bossami. W tym wypadku mistrz Kakashi jest liczony jako boss. I nie pamiętam dokładnie, czy ma jeden pasek zdrowia, czy więcej, lecz jeśli zbijemy mu ten pasek zdrowia do pewnego momentu, do pewnego poziomu, wtedy właśnie rozpoczyna się walka na innym poziomie, że tak powiem, właśnie quick time'y. Dana?
I to jest coś wręcz niewyobrażalnie, tak jak mówiłem, zajebistego, epickiego. Ale to już za chwilkę zobaczycie. Podczas quick time'ów jeszcze dodam, że zdobywa się gwiazdki. Jeśli uda nam się uzbierać odpowiednią ilość gwiazdek, wtedy odblokowuje nam się Secret Factor, coś w tym stylu, o ile się nie mylę, tak to się nazywa, czyli krótka cutscenka, dosłownie kilka sekund, 2-3 sekundy jakiś obraz przejawia się. Jest pokazane, że jest to Secret Factor, w lewym górnym rogu jest napis, więc zwracajcie na to uwagę. Jeśli gwiazdki nie zostaną zebrane, tego nie ma. Nie jest to potrzebne do przejścia gry, ale zbierając wszystkie gwiazdki, o wiele ładniej to wygląda, tak jakby fabuła, historia staje się troszkę pełniejsza. Pierwsze gwiazdki nie tak trudno zdobywać, ale z czasem w niektórych walkach z bossami naprawdę nie można popełniać błędów, jeśli chce się zebrać odpowiednią ilość gwiazdek. Sake. Zaczynamy? Dokładnie, Kakashi też traktuje to troszkę bardziej poważnie. I tak, Kakashi ma dwa paski zdrowia z tego co widzę. Posiadamy Sakurę, która może nas wesprzeć w razie czego. O, udało się. Trafiony. Lecimy dalej. A, ładnie go trafiła. Dobra, kapeki ma zbite. Chyba się zaczyna. Dokładnie tak. Tak jak mówiłem, mamy teraz naukę quick time'ów. Zwróćcie uwagę właśnie na gwiazdki, o których mówiłem. Jeśli chcemy odblokować Secret Factor, musimy zebrać dwie duże gwiazdki. Dobra, ale się chyba udało, tylko zebrałem jedną gwiazdkę. Gdybym to szybciej wykonał, udałoby się zebrać dwie. Uff, ledwo. Pierwsze quick time'y są dosyć proste jeszcze i pierwszym akurat jest łatwo zebrać właśnie Secret Factor. A będę musiał sobie poprzypominać ustawienie klawiszy, aby nie popełniać błędów. Właśnie tak jak widzieliście, myliłem się, strasznie się myliłem teraz. Wchodzimy na bezpieczny grunt, na ziemię. On lubi razić w tym etapie walki. Ajajaj, wracaj tu. Ajajaj. Wow. Ale szaleje. Ajajajajajajaj. Nieźle sobie poczyna.
Dobra, troszkę go obiliśmy. Dobra, zbiliśmy go do odpowiedniego poziomu zdrowia. Zaczyna się ostatni etap walki. I teraz maszujemy! Walka wyglądała troszkę inaczej w mance oczywiście. O, mamy Secret Factor właśnie. Wspomnienia Kakashiego w tym wypadku. Oni w troszkę zabawniejszy sposób wygrali w mandze. Ale jeśli chcecie wiedzieć w jaki sposób, no to zachęcam do czytania. Tutaj walka za to była znacznie bardziej efektowna. Muszę przyznać, nie było aż tak łatwo. Strasznie szalał tym Raikiri. Poziom S. Minato Namikaze. Support type unlocked. Postaci odblokowałem, ale ich role w grze dla multiplayer, do walk multiplayerowych jeszcze nie zostały odblokowane do końca. Tak więc troszkę rzeczy jeszcze jest do odblokowania. やれやれ。まさかお前たちがここまでやるとはな。正直驚いたよ。俺ってば、かかし先生追い越しちゃったかもね。何言ってんのよ。偉そうに。俺の想像を超えるとは。まったく頼もしい奴らだ。なあなあ。かかし先生から鈴奪ったってことはさ、もちろん。 合格だ。これからまた第7班として任務に入ってもらうよ。やったー。今後のことは別の日に説明する。今日のところはしっかり体を休めとくように。それじゃあ俺はこれにてドロン。 Walka z Kakashi była naprawdę epicka, ale przed nami jeszcze kilka naprawdę zajebistych starć. Już, korekara gambarzo! Naruto, aratamete korekara mu yoroshiku ne! Dokładnie. Prolog, powrót Naruto, skończony. さてと、演習も終わったし、これからどうすっかな。
やることないなら私と一緒に師匠のとこ行かない？演習が無事に終わったことを報告しときたいし。そうだな、そんじゃ屋敷まで行ってみっか。No i teraz musimy iść zdać raport Hokage, czyli Lady Tsunade. Od razu sobie zapiszemy. I w tym miejscu zakończę pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Tak jak mówiłem, jestem bardzo podekscytowany tym, że w końcu mogę tą grę nagrać. Mam nadzieję, że podzielacie moją radość z tego, że to nagrywam. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. A ja się prawdopodobnie niezwłocznie zabieram za kręcenie kolejnego odcinka. Trzymajcie się ciepło i na razie, hej!